dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Nasz Gość. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Mrozik, witam Cię i witam. zapraszam do rozmowy. Pochodzisz z Koszalina, masz prawie 18 lat. Powiedz jeszcze kilka słów o sobie, żeby widzowie Cię mogli bardziej poznać. Dokładnie, od 9 lat mieszkam w Policach. Pierwszą szkołą, do której chodziłem, była szkoła podstawowa nr 8 w Policach, a następnie gimnazjum nr 1. W tej chwili jestem uczniem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie. I uczę się w klasie humanistycznej w klasie drugiej H. Czyli za rok matura. Tak, dokładnie, za rok już matura. E, działasz w ogólnokrajowym stowarzyszeniu Projekt Polska. Jesteś przewodniczącym koła w Szczecinie. Co to jest za organizacja? Czym się ona zajmuje? Przybliż bardziej to policzano bo to jest na naszym terenie w zasadzie nieznana organizacja. Dokładnie, jest to organizacja ogólnopolska, która działa też również w, w Europie. Jest to organizacja, która skupia ludzi o poglądach centrowych i liberalnych. Jest to organizacja, która stawia sobie za cele szerzenie idei integracji europejskiej, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, promocja kultury, promocja sportu, dba również też o prawa dzieci, prawa młodzieży, ogólnie o prawa człowieka. Jest to organizacja, która daje duże możliwości do samorozwoju też. Jednym z projektów, który przyszło mi organizować tutaj w Szczecinie, był projekt Pokolenie Solidarności. Polegał on na tym, żeby połączyć młodzież z zachodu i ze wschodu i żeby powiedzieć im o tym, co to była solidarność. Tak naprawdę wiele osób z Europy nie wie, co tak to była solidarność. A były to bardzo ważne przemiany w Polsce, ustrojowe, które odbiły duże piętno na historię Polski. Projekt polegał na tym, żeby zebrać młodzież z zachodu i ze wschodu. Ja miałem młodzież z Hiszpanii, z Włoch, z Francji, ale też ze wschodu, czyli z Rosji i z Ukrainy. I ta młodzież tutaj przyjechała do naszego kraju, do tak, Szczecina? Tak, dokładnie. Dokładnie tutaj do Szczecina. I ja miałam tą młodzież tutaj w Szczecinie. Było to spotkanie 10 obcokrajowców i 10 osób tutaj z Polski. Mieliśmy między innymi spotkania w IPN-ie, na Zamku Książąt Pomorskich, a finałem tego całego projektu, tego pokolenia Solidarności był finał w Gdańsku, gdzie było, odbyło się spotkanie z Lechem Wałęsą i z panią Heneką Krzywonos. A dlaczego akurat ten temat? Sądzisz, że to takie bardzo ważne dla młodego pokolenia? Myślę, że tak, że coraz więcej osób, coraz mniej osób o tym wie, że było takie coś jak Solidarność, a jest to bardzo ważna rzecz w historii każdego Polaka, moim zdaniem. Oprócz tego, że działasz w Stowarzyszeniu Projekt Polska, zainteresowałeś się również Stowarzyszeniem Polites. Działam już od oku w Stowarzyszeniu Polites. Jest to tutaj lokalne stowarzyszenie, stowarzyszenie, które działa głównie w Szczecinie. Stowarzyszenie to realizuje różne projekty, na przykład takie jak jestem, więc zmieniam, starszy brat, starsza siostra. Ja akurat miałem możliwość brania udziału w tym drugim projekcie, czyli starszy brat, starsza siostra. I przez rok chodziłem do jednego z podopiecznych i byłem jego starszym bratem. Chodziliśmy do kina, odebraliśmy razem lekcje, graliśmy w piłkę nożną. Było to bardzo fajne doświadczenie. A jak traktował Cię ten Twój młodszy brat? Najprzyjemniejszym takim doświadczeniem było to, właśnie, że nazwał mnie swoim bratem, i to było właśnie takie wyróżnienie dla mnie największe. Rok 2011 ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu. Ma to zwrócić uwagę społeczeństw na ważność problematyki związanej z wolontariatem. Dlaczego? Wolontariat powinien być ważny dla każdego z nas. Europejskiego Wolontariatu ma zwrócić uwagę wszystkich mieszkańców Europy NATO, na problematykę wolontariatu. W Europie w tej chwili mamy 100 milionów wolontariuszy. Jest to dość spora liczba. Tak. Yy, najwięcej wolontariuszy mamy w Anglii, w Hiszpanii, we Francji, natomiast najmniej na Litwie, na Ukrainie i również yy, we Włoszech. Jest to dość duży problem w Europie, ze względu na to, że wolontariat powinien być cały czas rozwijany. Przykładowo teraz w Polsce, niestety od kilku lat, mamy tendencję spadkową yy, liczby wolontariuszy. Niestety, ale dalej w krajach postkomunistycznych wolontariat uz jest uznawany za dziwactwo, za coś, co tak naprawdę nie jest potrzebne. Przykładowo czytam z jeden z, z komentarzy yy, jednej z eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego, która mówiła o tym, że był wywiad przeprowadzony w Czechach i ludzie powyżej 50. roku życia uważali, że wolontariat tak naprawdę komu jest potrzebny, co to jest tak naprawdę. A, te, a ludzie, którzy byli studentami, młodzież licealna, Uważali, że wolontariat jest to coś, co może pomagać ludziom w koło, tak? co tak naprawdę voluntariat, przez wolontariat możemy się realizować. No jest to chyba naturalne, że trzeba pomagać innym ludziom, prawda? Może nie tyle, co trzeba, ale ludzie chcą też pomagać. I z każdego można to jakoś wyciągnąć, to pomaganie, tą chęć do, do pomocy, tak naprawdę. Dzięki temu, że jesteś członkiem Uczniowskiego Klubu żeglarskiego BRAS, poznajesz świat, byłeś już w różnych krajach. Jak to się dzieje, że odwiedzasz te kraje właśnie w ramach, w ramach tego klubu? Ten klub dał mi du dużo możliwości tak naprawdę. Już od 2008 roku co roku pływam na rejsy morskie. Pierwszy mój rejs był tutaj blisko, bo do Sassnitz, do Niemiec, yy, na trzebieskim statku żaglowcu kapitanie Gowackim. Następnego roku, w 2009 roku, wypłynąłem na rejs jako reprezentant Szczecina w The Torship i i zwiedziłem takie kraje jak Finlandia, Litwa oraz Estonia. Rok temu, czyli w roku 2010, byłem w Belgii i w Danii też jako reprezentant Szczecina. Jest to bardzo fajna forma aktywnego spędzania wolnego czasu i polecam to tak naprawdę każdemu, bo jeżeli się już raz popłynie na morze, to chce się tam znowu wrócić. To jest w tym najlepszym moim zdaniem. A co zwiedzałeś w tych krajach, co tak najbardziej utkwiło ci w pamięci? Myślę, że nigdy bym nie był w takich miastach jak Tallin, czyli Stolica Estonii, w Kopenhadze. A na pewno jeszcze bardzo długo. A dzięki temu, właśnie dzięki takim rejsom, miałem możliwość, żeby poznać inne kultury, innych ludzi. To było, było naprawdę świetne. Powiedz, czy pływanie po morzu wyrabia jakieś cechy charakteru, jakieś specjalne cechy charakteru w człowieku? Myślę, że tak, na pewno. Ze względu na to, że na morzu trzeba mieć takie cechy jak twardość. Trzeba wiedzieć, co się chce, trzeba być zdecydowanym. Nie można się bać tego, co przyniesie nowy dzień czy nowa noc też często, bo na statku bardzo często podzielone są tak zwane wachty, czyli kiedy mamy swoją służbę na pokładzie. I bardzo często też, też jest w nocy, tak? I trzeba sobie poradzić z tymi przeciwnościami losu. Dwa razy też udało mi się przeżyć storm, co było bardzo ciekawym doświadczeniem i musiałem wykazać bardzo dużą zawziętość. Żeby, żeby znieść ten to. To było bardzo trudne dla mnie, nie ukrywam, ale jest to świetne doświadczenie na przyszłość. Oprócz tego, że działasz w dwóch stowarzyszeniach, że również w klubie żeglarskim, to jeszcze jesteś współorganizatorem Centrum Wolnego Czasu. Ta inicjatywa ma pomóc im w znalezieniu wiadomości na temat co i gdzie można robić. w tej no i właśnie, chwili, w jaki sposób? W tej chwili ta inicjatywa działa na razie tylko w Szczecinie. Polega to na tym, że zbieramy bazę informacji, bazę klubów, Warsztatów, bazę różnych koncertów na jednej stronie internetowej i umieszczamy im te propozycje. Przykładowo może być to klub szachowy, może to być klub dziedzictwa, może to być klub piłkarski. I w tej chwili ta inicjatywa działa w Szczecinie, ale również od marca ruszamy na kolejne miasta czyli Police, Świnoujście, Kołobrzeg oraz Koszalin. Ta inicjatywa chcemy, żeby się rozprzestrzeniała. Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogą nam w organizacji tej inicjatywy. Oraz y, wszelkich organizacji partnerskich. Przykładowo Centrum Wolontariatu i stowarzyszenia, które zajmują się aktywizacją młodzieży. Poszukujecie też y, ludzi, którzy będą zgłaszać wam jakieś stowarzyszenia? Dokładnie, czyli ludzi takich właśnie, wolontariuszy, którzy wspomogą nas w działaniach. Dzięki temu będzie nam łatwiej pracować. A jakie masz plany na przyszłość? O czym marzysz? Moim planem jest na pewno to, żeby udać się na studia informatyki. Najlepiej, jakby to był jak. To jest takie moje małe marzenie, też. Ale moim marzeniem, takim największym, jest to, żeby opłynąć świat na jachcie. To jest chyba mój, taki, moje największe marzenie w tej chwili. I tego ci życzę. Dziękując za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam do kolejnego programu. Do widzenia.